W ostatnich czterech filmach mówiliśmy o wektorach w dwóch lub większej liczbie wymiarów i to przygotowało nas do rozpoczęcia nowego działu, czyli do już właściwej kinematyki w dwóch wymiarach. Kinematykę w dwóch wymiarach będziemy omawiać na takim bardzo obszernym przykładzie rzutu ukośnego w ziemskim polu grawitacyjnym, ale zaczniemy sobie od takiego ogólnego wprowadzenia, jak to jest z tym ruchem w dwóch wymiarach. Otóż, no, ruch w dwóch wymiarach odbywa się, jeśli sobie ustalimy jakiś wygodny dla nas odpowiedni układ współrzędnych x, y, odbywa się w taki sposób, że w każdej chwili nasz punkt, który się porusza, jakieś ciało, nie wiem, piłka, mucha chodząca po stole czy cokolwiek innego, ma współrzędne, jakoś tam zależne od czasu, współrzędną x zależną od czasu i współrzędną y zależną od czasu, a także ma jakiś wektor prędkości o składowych Vx zależny od czasu i Vy również zależny od czasu, w ogólności, bo może być stała. No i ruch odbywa się w taki sposób, że oczywiście startuje z jakiegoś punktu początkowego, z jakąś prędkością początkową i jakoś w czasie przebiega, ale w jaki sposób to opisywać? No, już powiedzieliśmy sobie, że w każdej chwili jest jakaś współrzędna x, współrzędna y, prędkość, składowa prędkości w kierunku x i składowa prędkości w kierunku y, ale skąd mamy wiedzieć, jakie są na to równania i jakie są zależności między tymi współrzędnymi? Otóż, jeśli ograniczymy się tylko do kinematyki, no to tutaj się stosuje bardzo prosta zasada. Otóż wzdłuż osi x rozpatrujemy osobno ruch, tak jak to robiliśmy w kinematyce w jednym wymiarze, no czyli prędkość, to jest jakaś prędkość początkowa plus, jeśli ograniczamy się do ruchu jednostajnie przyspieszonego, plus jakaś zależność od czasu z jakimś tam przyspieszeniem. I podobnie wzdłuż, i podobnie jeśli chodzi o położenie, również mamy jakieś położenie początkowe, zmieniające się w czasie, tak jak to wiemy z kinematyki jednowymiarowej. Tak to wygląda w kierunku x. I dokładnie tak samo to wygląda w kierunku y, przy czym oczywiście to przyspieszenie może być inne co do wartości. A tutaj składowa w kierunku x, a tu w kierunku y. I podobnie położenie. No jeśli wyjdziemy poza ramy takiej najprostszej kinematyki i pójdziemy w stronę dynamiki, gdzie ruchy się odbywają pod wpływem różnych sił, no to wówczas podobnie, jeśli siła ma jakieś składowe fx, fy, to w kierunku x osobno rozpatrujemy to, co się dzieje pod wpływem siły f, składowej siły fx i w kierunku y również rozpatrujemy tylko to, co się dzieje w kierunku fy i są to cały czas takie dwa niezależne ruchy, jeden w kierunku x, drugi w kierunku y i następnie po prostu je w taki sposób, jak tutaj pokazałam, na płaszczyźnie składamy i tym punktem stycznym tych dwóch, tych ruchów takich, to jak powiedziałam, niezależnych w dwóch prostopadłych kierunkach jest czas. To, co nam składa te dwa równania, to i to składa w jeden punkt, który się jakoś porusza na płaszczyźnie z jakąś zadaną przez Vx, Vy prędkością, jest właśnie ten wspólny dla nich obydwu czas, który wstawiamy do tych równań i w ten sposób ten ruch się odbywa właśnie, że dla każdej chwili czasu rozpatrujemy położenie punktu zadane przez dwie współrzędne jakoś zmieniające się w czasie oraz dwie składowe prędkości jakoś zmieniające się w czasie. Jest to bardzo ogólna zasada tego, jak rozumiemy ruch w dwóch wymiarach i może łatwiej będzie tę zasadę zrozumieć na przykładzie. Cała ta seria będzie dotyczyła jednego takiego dużego, bardzo szerokiego przykładu, czyli rzutu ukośnego. Rzut ukośny to jest ruch, który odbywa się w ziemskim polu grawitacyjnym w pobliżu Ziemi, a więc tutaj mamy Ziemię i ziemskie pole grawitacyjne w pobliżu Ziemi zadaje nam po prostu przyspieszenie ziemskie skierowane pionowo w dół, jeśli się umówimy, że oś Y jest pionowa, nie leży na Ziemi na płaszczyźnie, tylko jest w pionie, tak nasz tort. I w jakimś wybranym przez nas kierunku w płaszczyźnie Ziemi leży oś X, no to wtedy to przyspieszenie ziemskie to jest po prostu, jeśli użyjemy tej notacji z poprzednich filmów o wektorach, to jest minus g, gdzie g to jest wartość przyspieszenia ziemskiego, a więc 9,81 w naszej szerokości geograficznej metra na sekundę kwadrat. No i kierunek wektora jest określony w ten sposób, że jest to wersor w kierunku osi y, czyli zwrócony pionowo. No i znak minus, który mówi nam o tym, że przyspieszenie jest skierowane w dół, czyli w dół do Ziemi,
w ten sposób. I rzut ukośny odbywa się właśnie w takim, pod wpływem takiego przyspieszenia. Opór powietrza pomijamy. Jest to pewne uproszczenie, które może się wydawać mało realistyczne, bo przecież opór powietrza jednak jakiś występuje. Ale no jest on, powiedzmy, widoczny, kiedy leci, kiedy podrzucamy, nie wiem, piórko, które jest lekkie i ma dużą powierzchnię, więc ten opór powietrza rzeczywiście przeszkadza mu się poruszać, czy też, nie wiem, kartkę papieru, powiedzmy. Natomiast nie jest on aż tak zauważalny, jeśli leci piłka albo kula armatnia, prawda? Także są przypadki, kiedy to jest realistyczne uproszczenie i będziemy je stosować przez całą tę serię. No i rzut okośny polega na tym, że pod jakimś kątem do podłoża wystrzeliwujemy jakiś pocisk, czy kopiemy piłkę, czy cokolwiek i pod wpływem tego przyspieszenia ziemskiego jakoś, zaraz się będziemy po kolei dowiadywać, jak to ciało w polu grawitacyjnym się porusza. Ten ruch jest ciekawy, ma dużo ciekawych, interesujących cech, które sobie omówimy, ale zaczniemy od najprostszego przypadku rzutu ukośnego, czyli od rzutu poziomego. Tak, jest to szczególny przypadek rzutu ukośnego. Jak sama nazwa wskazuje, rzut poziomy to jest sytuacja, kiedy wyrzucamy jakiś, coś powiedzmy, kopiemy piłkę, niech będzie. Kopiemy piłkę idealnie poziomo, czyli prędkość początkowa naszej piłki to jest jakaś prędkość początkowa w kierunku x, a w kierunku y składowa prędkości wynosi 0. Tak, umawiamy się, że zawsze układ współrzędnych nasz będzie tak ustalony, że nasze piłki, pociski czy cokolwiek startują zawsze w początku układu współrzędnych. Zawsze położenie początkowe to będzie punkt 0, 0. No i teraz zastanówmy się, co się dzieje, jakie są równania kinematyczne. W kierunku poziomym, tutaj jak mówiliśmy, rzut ukośny odbywa się, czy też szczególnie jak przypadek rzut poziomy, odbywa się pod wpływem przyspieszenia ziemskiego, które działa pionowo w dół i tylko. Niczego więcej, żadne więcej przyspieszenia tutaj nie występują, a wobec tego w kierunku x prędkość od czasu, no jak będzie zależeć prędkość od czasu, właśnie nie występuje przyspieszenie wynosi 0, wobec tego prędkość od czasu nie będzie zależeć, będzie stała, taka jaka była w chwili początkowej. Natomiast położenie, czyli już tu widzimy ruch jednostajny, gdyby nie było czegoś, co się dzieje tutaj w kierunku y, byłby w ogóle ruch prostoliniowy, w ten sposób by się odbywał, tak jak to wiemy z kinematyki w jednym wymiarze. I wobec tego zależność tutaj położenia od czasu wzdłuż osi x będzie również bardzo prosta. Będzie to po prostu prędkość razy czas. Tak? Czyli już wiemy, że w kierunku x ta prędkość będzie cały czas taka sama. Natomiast w kierunku y, zobaczmy, co się dzieje w kierunku y. W kierunku y mamy przyspieszenie, tak, bo tutaj mieliśmy przyspieszenie równe 0, no a tutaj już mamy przyspieszenie w kierunku y równe minus g, tak, skierowane w dół o wartości zadanej przez przyspieszenie ziemskie. I co to oznacza dla równań na prędkość i na położenie wzdłuż osi y? Tak samo jak w kinematyce w jednym wymiarze. Jeśli przyspieszenie jest stałe, no to prędkość się zmienia liniowo z tym przyspieszeniem, tak? Czyli minus, czyli przyspieszenie razy czas, no i tak to mielibyśmy tutaj jeszcze prędkość początkową w kierunku y, ale ona wynosi 0. Wobec tego wyrazu tutaj nie ma, czyli mamy tylko tyle. Prędkość w zależności od czasu to jest minus wartość przyspieszenia ziemskiego razy czas, minus g razy t. Dobrze, no a położenie wobec tego, no to znowu, położenie początkowe wynosi 0, prędkość początkowa razy czas, również prędkość początkowa wynosi 0 i zostaje tylko jedna druga przyspieszenia razy czas do kwadratu. Tak, a ponieważ te wyrazy są równe 0, ich tutaj nie będzie, no to te równania nam się bardzo upraszczają. I co to oznacza? To oznacza, że w każdej chwili prędkość w kierunku y narasta. Tutaj początkowo wynosi 0, następnie jest jakaś malutka, później jest trochę większa, później jest jeszcze trochę większa i jeszcze. I w ten sposób liniowo z czasem rośnie. I jak teraz złożymy to w jakiś jeden ruch? Tak jak mówiłam w pierwszej części naszego filmu, czyli powiedzmy, o tutaj, prędkość w kierunku x jest taka, prędkość w kierunku y jest taka, a więc całkowita prędkość to jest taka wektorowa, suma tych dwóch wektorów jest taka. Następnie tutaj prędkość
kierunku X jest cały czas taka sama, natomiast prędkość w kierunku Y jest większa. Czyli suma tych wektorów, całkowita prędkość, tak, bo zawsze prędkość to jest suma składowych w kierunku X, w kierunku Y, natomiast położenie to jest po prostu taki punkt o współrzędnych odpowiednio X, Y, tak, no to wobec tego prędkość w tym punkcie to będzie wyglądała, no tak, jeszcze kawałek dalej jak pójdziemy, no to tutaj w kolejnym punkcie cały czas tak samo, prędkość w kierunku X jest stale taka sama, a prędkość w kierunku Y jest jeszcze większa, tak, czyli całkowita prędkość wygląda tak, czyli teraz możemy spróbować sobie narysować tor, coś co zawsze warto pamiętać to to, że jak dziwny tor by nie był, to prędkość z samej definicji prędkości jest zawsze styczna do toru. W tym miejscu jest taka, w tym miejscu jest taka, w tym miejscu jest taka. No nie mówię o wartości, mówię o kierunku. Także kiedy tutaj narysowałam wektory prędkości, to tor starałam się przynajmniej rysować w każdym punkcie, gdzie narysowałam sobie prędkość, starałam się rysować tor styczny do tej. Tak, żeby prędkość była styczna w tym punkcie do toru. O, czyli na razie mamy coś, co też wiedzielibyśmy też z takiej zwykłej naszej codziennej, życiowej intuicji, że jeśli w ten sposób spadnie, nie wiem, piłeczka ping-pongowa ze stołu, czy kaskader z rozbiegu skoczy do morza, to tor jego ruchu będzie wyglądać z grubsza tak, czyli będzie to jakaś taka krzywa w przestrzeni wyglądająca jakoś w ten sposób. Ale mając równania kinematyczne, które zresztą są bardzo, bardzo proste w tym przypadku, możemy sobie na temat tej krzywej, na temat tego ruchu zadać szereg pytań. Po pierwsze, jeśli umówimy się, że tutaj, że to, powiedzmy, to urwisko, czy ten stół, cokolwiek, ma wysokość h, a więc tutaj ta współrzędna wzdłuż osi y to jest minus h małe, to możemy zapytać po pierwsze tak. Jakie pytania możemy sobie zadać? Możemy się zastanowić, ile wynosi czas lotu takiego ciała, tej piłki czy tego pocisku od momentu startu do momentu upadku tutaj w tym miejscu. Po drugie, odległość. O, ta odległość. Urzędna x-owa tego punktu. Nazwijmy sobie to d. Tak? Pod warunkiem, że wysokość h jest dana. Tak? No bo nie rozważamy tylko matematycznie jakichś tam równań, ale fizyczna jest jakaś taka sytuacja, że startujemy z jakiejś wysokości i spaść możemy tylko na jakiś ustalony poziom. I zobaczmy, co z tych równań wynika, jakie są odpowiedzi na te pytania. Więc tak, po pierwsze czas. Co to jest za czas? To jest taki czas, po którym współrzędna y-owa naszego ciała, tak, czyli y od t duże, będzie wynosiła minus h, tak? Interesuje nas, pocisk leci, ma różne współrzędne x, różne współrzędne y, a w pewnym momencie ląduje na wysokości minus h, licząc, zakładając, że to jest wysokość, to jest poziom 0, że startowaliśmy z poziomu 0. I możemy z równania na to, jak się zmienia współrzędna y w czasie, a zmienia się tak jak w ruchu jednowymiarowym, po prostu jak w ruchu jednostajnie przyspieszonym, bez prędkości początkowej i z położeniem początkowym równym 0, możemy policzyć po prostu, dla jakiego czasu zostanie osiągnięta taka wysokość. No zobaczmy, minus 1 druga g razy t duże do kwadratu, to ma być po prostu minus ta wysokość. No bo przypominam, umawiamy się, że poziom, z którego startujemy, jest na wysokości h w porównaniu z poziomem, na który lądujemy, ale umówiliśmy się, że zawsze będziemy startować z punktu 0, 0, wobec tego współrzędna y-owa tego poziomu lądowania to jest minus h. No ale to nam nie przeszkadza, ponieważ tutaj ten minus z tym minusem się uprości, jeśli pomnożymy całość razy minus 1. Jeśli pomnożymy całość razy 2 przez przyspieszenie ziemskie, to po jednej stronie mamy t kwadrat, a po drugie 2 razy wysokość h przez g, czyli w porządku, tutaj mamy kwadrat jakiejś liczby, a tutaj mamy liczbę dodatnią, więc się nie martwimy. A wobec tego czas lotu to jest pierwiastek z 2 razy wysokość przez przyspieszenie ziemskie. Przekonajmy się, kiedy robimy takie obliczenia na symbolach, to zawsze warto sprawdzić, czy jednostki się zgadzają. Co tutaj mamy? Mamy metry, to jest h jest wyrażona w metrach, wysokość. Przyspieszenie ziemskie to są metry na sekundę kwadrat i to wszystko razem
z tego wszystkiego bierzemy pierwiastek, czyli mamy metry przez metry, metry z metrami się upraszczają, mamy 1 przez 1 przez sekundy do kwadratu, czyli sekundy do kwadratu i pierwiastek, czyli to są sekundy, czas wyszedł w sekundach, w porządku, jesteśmy zadowoleni i mamy już pierwszy wynik, czas lotu w rzucie poziomym, kiedy startujemy na wysokości H nad poziomem lądowania, wyraża się w ten oto sposób, jak tutaj napisaliśmy. Dobrze, teraz zobaczmy jeszcze odległość. Co to jest za odległość? To jest taka odległość, to jest taka wartość x, dla której y jest równe minus h, tak? A wiemy, że y jest tak w jakimś tam czasie nieznanym. Ta odległość od punktu startu wynosi d wzdłuż osi x, ale wiemy też, że to jest takie x, dla którego y wynosi minus h, tak? Czyli dla którego y jest takie, że spadliśmy na poziom podłoża. No ale wiemy, że takie y to jest y od czasu t duże, tak? A wobec tego, ponieważ położenie w każdej chwili to jest x od danego czasu, y od danego czasu, każdy punkt ma współrzędne, które mają x w tej samej chwili co y, wobec tego położenie końcowe w chwili lądowania, czyli d, tak, ruch się kończy w punkcie o współrzędnych d i minus h, gdzie minus h to jest y od t duże, wobec tego d to musi być x od t duże, tak? I teraz już możemy łatwo policzyć, że ta odległość d to jest x, wyraża się przez x w chwili t duże, a x w dowolnej chwili wyraża się bardzo prosto, wyraża się po prostu jako prędkość początkowa razy czas. Prędkość początkową znamy, to jest jakieś tam V0. Czas wynosi T duże. I to jest nasz kolejny wynik, że odległość, w jakiej pocisk ląduje, to jest właśnie coś takiego. Tutaj wiemy, że to jest w sekundach, a prędkość jest w metrach na sekundę, więc mamy metry na sekundę razy sekundy, czyli metry. Wszystko się zgadza. Tak, to jest nasz drugi wynik. I o co tutaj jeszcze możemy zapytać? No możemy jeszcze zapytać w tym wypadku rzutu poziomego. Możemy spróbować na przykład wyeliminować czas, tak? I zastanowić się nad taką zależnością, tak? Jakim wzorem wyraża się ta krzywa w układzie XY. Już zapominamy o tym, w jakiej chwili ciało się znajdowało w poszczególnych punktach. Interesuje nas tylko po prostu kształt tej krzywej. Czyli możemy chcieć wyznaczyć na przykład tor ruchu. I oczywiście możemy pytać też o różne rzeczy. Możemy pytać o prędkość w chwili lądowania. Mnóstwo jeszcze jest przypadków, nad którymi możemy się zastanowić, ale będziemy to rozwijać w kolejnych filmach. Myślę, że to jest dużo treści, jak na pierwszy film na nowy temat, dlatego zakończymy teraz i do usłyszenia w kolejnym filmie.